Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z opowieści z Edori, edycja cesarska. Oczyściłem poza odcinkiem całe kanały, dosłownie całe. Nic tu już nie żyje, nawet pchły, wszystko jest wytłuczone. Dosłownie wszystko, także miejmy nadzieję, że to jakoś wpłynie pozytywnie na coś. Kilka poziomów chyba wskoczyło, nie wiem czy jeden czy dwa, nie patrzyłem nawet, tam przewinęło się, no na pewno takie mamy poziomy w tej chwili. Także kilka będzie punktów do rozdania na pewno, kilka zestawów obozowych pękło. I są dwa miejsca, dosłownie dwa, okej. Są dosłownie dwa miejsca, w które chcę z wami pójść. W które chcę was zaprowadzić. No bo w dwóch miejscach musimy odebrać, są zwłoki jakieś leżą i trzeba to ogarnąć, okej. W jednym miejscu jakiś bazyliszek ja pilnował, tam trochę tego pozabijałem, naprawdę. Zombiaków było najwięcej, dobra, co tutaj mamy? Kurtka łuskowa. Ciapastujcie. Czy to jest... Tak, kurtka łuskowa to jest ta za 1300. Czy to dobrze, czy to niedobrze? No, przydały mi się te lepsze kurtki, jak przechodziłem te lokacje, tłukłem tych wrogów, więc kurtka łuskowa po prostu będzie albo dla następnej postaci, albo na sprzedaż, zobaczymy co wyjdzie. Przy trupie znajduje się lekka kolczuga i pika. O, ciekawe. No to też pika to prawie na pewno będzie na sell, bo czwartą postać, jeśli takowa będzie, to raczej przewiduję, że to będzie mag. Więc raczej pika nie wchodzi w grę. Tak mi się wydaje. No dobra. Także, jakże... Z racji tego, iż kanały są oczyszczone, tu wam jeszcze pokażę, że to co było na górze, tam nie dotarłem. Nie wiem, czy chcę wam pokazywać wszystkie te lokacje, co tutaj były, bo tutaj nie było nic takiego szczególnego. Po prostu w jednym miejscu jeszcze jest miejsce na obóz, więc nie trzeba aż tak latać. Miejsce na obóz jest, już wam pokazuję. Nie można niestety biegać, więc musimy się tam dowlec. Dospacerować, bym bardziej powiedział. A jak pójdziemy sobie tutaj na północ? Na północ. Trochę faktycznie drogi jest. Ja tutaj na przyspieszeniu to leciałem, bo za długo by to trwało zwyczajnie, a ja chcę mieć jakiś taki... Słuchajcie, ja chcę spędzać jeszcze czas wolny poza tą grą, inaczej. Więc trochę przyspieszałem cheat engine'em, żeby to wszystko szybko, szybciej walki, wszystko żeby szybciej, żeby po prostu być w stanie wam odcinek nagrać. Trochę to zajmuje oczyszczenie tych kanałów. Latanie po tych obozach i tak dalej. Tutaj jest zestaw obozowy, można użyć i elegancko jest. Dobra, ja bym wyszedł już z tych lokacji stąd. W ogóle bym wyszedł stąd w diabły, bo mamy teraz... Tu są w ogóle jakieś wrota zamknięte. Nie wiem, czy tutaj będziemy chodzić w którymś momencie, czy coś. Nie mam pojęcia. No i co? Wyłazimy. Na pewno potrzebuję iść do maga i powiedzieć mu, że jego uczeń kojfnął. I tutaj jest jego sprzęt i mu dam wtedy sprzęt tego ucznia. Co jeszcze zostało? Coś z tym bazyliszkiem. Chyba bazyliszka trzeba było utłuc i to był jakiś tam quest jeszcze poboczny. Coś takiego było. No w każdym razie idziemy. Wracam do was jak wrócę. Dobra, jesteśmy u Abraxasa, to chyba Abraxas jest ten koleś. Mieliśmy chyba oddać tą różdżkę ucznia, albo te bazyliszki tam coś, bo zaraz się dowiemy o co tutaj chodziło. Jedna różdżka, tak, jedna różdżka tego typa co nam do kanału wszedł. W ogóle to jeszcze katakumby nam zostały do oczyszczenia. Pewnie druga lokacja, w której się trzeba będzie pizgać na potęgę, no zobaczymy w każdym razie. Wbiłem przynajmniej kilka poziomów na tych... Na tych kanałach. To jest jeden taki zasadniczy plus. Witaj, znaleźliśmy tą różdżkę. Doskonale, w takim razie należy się wam nagroda. Mogę dać wam m.in. kryształ grawitacyjny. Kryształ grawitacyjny? Tak, jest to kryształ, którego moc jest uzupełniana przyciąganiem ziemi. Zwiększa potencjał magiczny czarodzieja, ale należy trzymać go w ręce. Dlatego podczas bitwy może zastąpić tarczę. Aha, czyli to by było dla Rusarda? Różdżka maga, ornat kapłański 400 solidów. Różdżka maga nie, bo nikt nie będzie mi tego nosił w tej chwili. Dwa większe zwoje lecznicze. Średnio. Kryształ grawitacyjny. Właśnie się teraz zastanawiam, czy ten kryształ grawitacyjny będzie lepszy, czy nie. Od tego, co mam na Rusardzie. No bo to tylko to wchodzi w rachubę, nie? Różdżka nie. Nie. Zobaczmy ten kryształ grawitacyjny w sumie. Ciekawy jestem, co to jest. Świetnie, w takim razie wracam do pracy. Wasza pomoc nie będzie mi już potrzebna. Przybądźcie za jakiś czas, może będę miał dla was jakieś nowe zadanie. Za jakiś czas, tak? A mam to wpisane w dzienniku?
Nie mam wpisanego w dzienniku tego. No dobra, trudno. Czyli za jakiś czas mam się tutaj wrócić i ponoć koleś będzie miał dla mnie coś. Okej, zobaczymy, jak to będzie działać. Na pewno sobie zapiszę grę na tym slocie, czemu nie? I co ja dostałem za chiński badziew od tego typa? Grawitacyjny kryształ, skupiający kryształ... inteligencja plus 15, czyli jest to teoretycznie chyba lepsze, no. Nie wiem, czy aż tak, ale... no trochę lepsze. Z tego, co widzę, to nawet nieźle lepsze. Obrona magiczna jest strasznie zwiększona. Dobra. To mi się podoba. Całkiem dobry deal, bo Rusard jednak dosyć dostawał cięgi. Jeszcze dostawał cięgi Kanrod, ale póki co nie jestem w stanie nic mu za bardzo ulepszyć. Niestety, a on ma w ekwipunku tą tarczę. Nadłamany puklerz, ale nic lepszego tutaj nie mam dla niego. No, inteligencja. Nie pomoże mi to w żaden sposób, więc jakby... sorry. A tu przynajmniej mam jakieś uniki, jakąś siłę. No dobra. W takim razie do następnego miejsca, chyba w porcie jest następny quest. Także ja idę do portu, dajcie mi chwilę i zaraz wracamy. Okej, ale chyba jestem u tego typa nareszcie. Włączyłem sobie teraz stopę na opasce, zobaczymy, jak to będzie działać. Jeszcze tego nie używałem. Zobaczymy, to jest chyba ten Niantoris? Tak, do niego miałem wrócić z tą skórą bazyliszka, więc jesteśmy na miejscu. Dotarłem do portu i w ogóle jest fajnie. Macie już skórę bazyliszka? No mamy. Doskonale, pokażcie ją. Może by to jedną? A, bo ty chcesz jakąś specjalną chyba. Coś takiego było. Piękna! Ale to jeszcze nie koniec! O, genialnie, następny quest. To mi się podoba, bo nie chcę na razie do głównego questa iść. Chciałbym tę skórę sprzedać. Wiecie, gdzie jest arena Leocadiusza? Powiem ci szczerze, nie. Jeśli pójdziecie drogą na wschód, dojdziecie do dzielnicy wokół placu Heliodora. Na wschód. Dobra, no okej. Blisko bramy prowadzącej do zamku jest budynek kryty brązową dachówką i dużymi wrotami. To jest budynek areny, niepozorny zresztą. Sam nie mogę się tam udać, bo mam zatarg z właścicielem. Przesiaduje tam pewien jegomość z warkoczem, nazywa się Cyriak. Cyriak? Był taki kanał chyba na YouTubie, gdzie koleś dziwne takie filmiki wrzucał, tak mi się wydaje. Zgooglujcie sobie to, naprawdę. To chyba Cyriak się nazywał ten kanał, naprawdę. Fajne, śmieszne, ciekawe. Spróbujcie sprzedać mu tę skórę, powiedzmy za 1500 solidów. To tyle kosztuje? Ja tak mało brałem za te skóry? Tak je nie traktowałem, że to jest aż taki kurde deal. Dobra, zobaczymy. Postarajcie się wynegocjować jak największą cenę. Nie musicie mówić całej prawdy o pochodzeniu tej skóry. Nie przesadzajcie jednak zbytnio. Ten człowiek zna się na interesach i bestiach. Pieniędzy pewnie nie dostaniecie od razu. Zostaną mi dostarczone. Macie tylko wynegocjować dobrą cenę. Co ja będę z tego miał? Jakby... nie wiem. Chcę w takim razie połowę z tego, wtedy możemy negocjować. Ja się też potarguję z tym Torisem, bo ja też chcę mieć hajs z tego. Przecież on nic nie zrobił. Palcem w dupie grzebał i on teraz ma 1500 za to dostać? Nie ma opcji. Zanim wyruszycie, macie tu jeszcze trochę mikstur leczniczych i bandaży za wasz wysiłek. Bywaj. Aha, za wysiłek, tak? Takie byle gówno dostałem za cały ten wysiłek. Dzięki. Lepiej wolałbym solidy. Zawsze wolę mieć hajs, ale... dobra, trudno. Hipodrom. I to było... w tą stronę chyba trzeba iść, tak mi się wydaje, bo to ma być... sprzedaj skórę... Cyriakowi z czarnym warkoczem na arenie na placu Heliodora. To jest plac Nie, to jest hipodrom. Poczekaj, z czarnym warkoczem... to raczej nie tutaj, do namiotu też chyba nie mogę wejść, nie? Nie. To ma być budynek areny. A, w ogóle możemy z tym gościem pogadać jeszcze, z tym, co jest zgniecionym. O co w ogóle poszło? Byłem pijany. Pokłóciliśmy się o to, czyja wybranka serca jest piękniejsza. Aha, dobra, nieważne. Zamek. Poczekaj. Tutaj gdzieś... gdzieś tutaj powinno być wejście teraz. Czy to jest tu? Nie wiem do końca, gdzie to wejście jest. Aha, bo to jest zamek. To nie jest tutaj. To nie jest... kascenka się włączyła. Dobra, to kascenka. Chciałem innego questa zrobić, ale niech będzie. Jedziemy w takim razie z tą scenką. Zaczekaj proszę, książę. O co chodzi? Zauważyłem was przy tamtym trupie. Zebraliśmy ciało do części pałacu należącej do maga nadwornego Emanuela.
Przy ciele znaleźliśmy pustą tubę na listy i instrukcje. Pomyślałem, że warto księcia o to zapytać. O co konkretnie? W instrukcji dla tego człowieka znalazłem ciekawy fragment. Było tam napisane, aby jak najszybciej zlokalizować księcia i ujawnić się mu, przypominając o dwóch jabłoniach na dziedzińcu. Ciekawe. Dobrze zrobiłeś, że mnie o to spytałeś. W zameczku w górach, w których ukrywałem się jako dziecko, rosły dwie jabłonie. Jak mówiłem, w tubie na listy nie znaleźliśmy nic. Denat wygląda z twarzy i ubioru na maga ze wschodniego wybrzeża. Jedna z komórek naszego ruchu po ograbieniu pomorcy podatkowego najęła maga ze wschodu. Przy trupie kręciło się sporo osób, zanim straż otoczyła go i zabezpieczyła. Bez wątpienia śmierć była spowodowana magicznie, ale ktoś, kto wiedział, co szukać, mógł w zamęcie ukraść list do ciebie, panie. Co możemy zrobić? Co, jakieś poszlaki? Ciało musiałoby być dokładnie zbadane, aby wykryć ślady magii. W chwili obecnej mag Emanuel nie będzie mógł zająć się tą sprawą. Senator Viggo Hart, który dotychczas był waszym kontaktem, wyjeżdża z miasta. Dostojny Emanuel przejmie jego obowiązki. Jest jednak miejsce, gdzie możecie uzyskać pomoc. Na południu od stolicy znajdują się rozległe bagna. Cesarstwo ma tam placówkę od załatwiania właśnie takich spraw. Jeśli książę chce to zbadać, załatwimy transport. Sprawdzimy to. Transport będzie czekał przy południowej bramie w porcie. Dostaniecie wóz. Chyba nawet wiem, gdzie to jest, jeśli to jest ten wóz, o którym myślę. Nasi magowie zabezpieczą czarami ciało przed rozkładem. Jakieś rady? Na bagnach jest dość niebezpiecznie, ale nie bardziej niż w kanałach miejskich. Jednak jest to popularne miejsce dla renegackich magów wyrzutków. Będziemy o tym pamiętać. Dobra, dostaliśmy teraz, nie wiem, przejście, cokolwiek, do bagien. To jest dosyć sensowne, warto by było to zbadać. Ja się tylko tak teraz zastanawiam, tu jest wejście. Nie, no to jest biblioteka, która mi się za bardzo nie przyda. Z tobą mogę, gościu, pogadać? Nie, nie mogę. Halo? Senatorze, czy coś potrzebujesz? Nie. Dobra, to nic w takim razie. Kurde, gdzieś tutaj obok areny, na placu Heliodora chyba, nie? Tu jest zamek, więc to raczej nie tędy, na południu. To jest tu? Czekaj, w ogóle zapiszę grę, bo ja sobie tak kasam wesoło, żebym ja czegoś nie uruchomił zaraz niechcący. Plac Heliodora jest tutaj. I teraz musi być jakieś wejście na arenę, czyli mamy to gdzieś na... Aha. A, zaraz. Tam jakiś koleś spieprzył w ogóle, o co to chodziło? Halo? Co tu za ziomek? Nie wiem, dość śmiesznie to wygląda, ale... Chciałbym wiedzieć, co to było, jakby... To o was mi mówiono. Transport na bagna czeka za bramą, możemy ruszać w każdej chwili. Najpierw jednak się zaopatrzcie, to długa podróż, nie wrócimy, dopóki nie zrealizujemy zadania. Dobra, później, czyli tutaj możemy... Czyli tutaj możemy przejść dalej, bardzo dobrze. To już przynajmniej to znaleźliśmy. A ja dalej idę szukać tego typa, bo coś nie mogę go znaleźć. Niby to jest na placu Heliodora, ale ja tutaj latam i nie daję rady. Nie ma, nigdzie tego nie ma, także... Na arenie. Gdzie jest arena? Na placu Heliodora, jakiś ubity plac czy coś? Słuchajcie, obszukałem tutaj wszystko, no dosłownie wszystko. Każdy jeden budynek. Próbowałem naprawdę wszędzie włazić. Nie jestem w stanie, no krótko mówiąc, nie jestem w stanie znaleźć tej areny, o której mówił ten typcio. To miał być budynek obok wejścia do zamku. Tak? Na placu Heliodora, pokryty brązową dachówką. To chodziło o ten budynek tutaj? No... Ponoć blisko wejścia do zamku. Przeczytałem specjalnie sobie jeszcze raz. Jeszcze raz sobie specjalnie przeczytałem to, co ten koleś mówił, gdzie to było. Po prostu popatrzyłem sobie na granie i żaden z tych budynków, nawet ten, który jest łudząco pod... No, to by był ten budynek. Tak strzelam, bo miały być duże wrota. Miał być niepozorny, to chyba miała być arena. Ale to jest zamknięte, więc no nie wiem, czy to jest błąd, czy to ja źle coś robię. Blisko bramy do zamku, no to gdzieś tu powinno być, tak? To jest plac Heliodora. Tu jest już zamek.
A to miało być jakoś wielkie wrota. No tutaj jest zamek też, także blisko... Blisko bramy do zamku to miało być. No to była brama do zamku. Chyba, że to miała być brama, nie wiem. Brązowy budynek, znaczy budynek z brązową dachówką i wielkimi wrotami. Tak mniej więcej to opisał. No ale jak widzicie, tutaj nigdzie nie ma takiego budynku. A jak jest, to są zamknięte, więc jakby, no nie wiem, gdzie duże wrota jeszcze są, gdzie to miało być otwarte, więc... Nie wiem, czy to błąd, czy to nie błąd, ja nie mogę tego znaleźć. Nawet czytając po 15 razy opis, nie da rady, także jest zamknięte, nie mam pojęcia. Może coś miało być otwarte, ale jest zamknięte. Tu, tam, te duże, nic. Także... Nie wiem, w tym miejscu może zakończymy ten odcinek sobie w ogóle, bo trochę żeśmy chodzili. Nie wiem, jaki, czy jest długi, czy jest krótki. Około 20 minut powinno wyjść. I pewnie, nie wiem, czy wrzucę drugi odcinek dzisiaj, zobaczymy. Jak jest, to już jest. Jak nie ma, to jeszcze nie ma i nie będzie pewnie. Zobaczymy. W każdym razie dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.